Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, paczka od Marcina. Dlaczego się pojawiła u mnie? Bo kiedyś pięknego dnia napisałem, że FX ma z tej samej fabryki mikrofibry co Zerda. I Marcin twierdził, że nie ma takiej opcji. No nie wiem, no może i nie, ale sobie porównam. I zobaczymy, czy rzeczywiście miał rację, czy jest chociaż odrobina podobieństwa. Oj, 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 oj. No. No tu jest grubo, to już widzę. Popatrz. No Zerda dba o to, żeby było fantastycznie. Wyjmę wszystkie. Będę macał po kolei. Tu zobacz. O, rzesz, tutaj jakie fantastyczne. No tutaj. Oho. No piękne, mięciutkie. Oho, syn dzwoni, obiad. Dobra, pożarłem. Dzisiaj syn robił obiad. Kluski, włoska kuchnia, kluski z makaronem. A, skończyłem na tych fibrach. No, zajebioza, no to nie ma tematu. Słuchaj, no to jest... Nie wiem, czy to też jest Zerda, ale pewnie tak. Naprawdę. Jakoś tutaj jest. O, do docierania past. O, ale puch. Super. Uciekaj. Co my tu mamy? Kurczę, szkoda to odpakowywać. Ale pady jakie zajebiste od Zerdy. Ho! Kurde! Ale wypas. I ręcznik waflowy. O, otwieraj się. Ale bajka. No, mistrzostwo. Obszycie. Wszystko w sudę, kurczę, z... Można powiedzieć taka ircha, kurczę. No, tutaj nie ma prawa nic. Wszędzie wszystko. Tu jakaś nitka, ale to jest drobiazg. No, perfekcyjne. Super. Pady są super. Bogatości. Dzięki, Marcin. A, i teraz porównywanie właśnie, bo miałem zrobić porównanie do... No, jest inaczej. O, jest dużo większy. Jest dużo większy. Zaraz wezmę teraz jeszcze z FX-a. Mam. No to jest... Ten już jest używany. Bardziej sztywny. Bardziej sztywny. I Marcin, tu wiesz, że z jednej fabryki to nie jest powiedziane, że one muszą być identyczne. Ale tu też obszycie. Oczywiście, że tak. Zobacz, obszycie jest takie samo, kurczę. Alcantara, można powiedzieć. No. Obszycie jest super. Teraz druga strona ręcznika. No ten ma... taką wyraźniejszą strukturę, jeżeli chodzi. Ten też ma, tylko że drobniejszą. Bardzo podobnie struktura. Zobacz. I ten jest troszeczkę sztywniejszy, ten jest bardziej miękki. Jakościowo, ten już używany, ale ja pamiętam, jak był nowy. No to tu mamy lepiej jakościowo. Jest troszeczkę lepiej, ale to może różnica wynikać z tego, że on tak jakby miał te wypustki grubsze. Będziemy się bawić. Będziemy się bawić, ale bardzo podobne. Naprawdę bardzo podobne. No, no ten sztywny, bo już myty, on tam leży do wyprania. Ale obszycie tutaj... Kurde, no. Idealnie. Obszycie jest takie samo, moim zdaniem, tylko kolor inny. Jeżeli chodzi o Zerdę, no mam te ręczniki wcześniej od Marcina, no to tutaj w ogóle no nie ma o czym gadać. No to jest najwyższy, jeden z najwyższych leveli, jeżeli chodzi o jakość. Naprawdę. I czy do osuszania? A tu... Oj, oj, oj. No to teraz tak. O, ale miękkość. Ojej, kudeczki jak tu będą pięknie na tym leżeć. Silanty. O ja, naprawdę. Jak kaczuszka. No to tu pod tym względem mam z FX-a. Te tłuściutkie gdzieś tam są jeszcze nowe. One są grubsze tamte, takie grube, mięsiste. Tutaj niby nie ma tej mięsistości, ale jest bardziej delikatnie. Jak jedwab. Zajebiste. Naprawdę. Super. No, słuchaj, tak naprawdę jeszcze nie miałem... Znaczy nie miałem, no... No Zerda trzyma poziom, no nie oszukujmy się, kurczę. No tutaj wiadomo, Marcin, wiesz, tu nie to, że ja chcę powiedzieć, że FX jest lepszy od Zerdy. Pomimo, że cena jakość, no to wiesz, no kurczę...
może jak nie jest duża przepaść cenowa, no to rzeczywiście może warto zainwestować w Zerdę, bo tu też chodzi o trwałość produktów. Wszystkie z tych mikrobów, które tutaj brałem, są zajebiste. Naprawdę. Wybacz, że wrzucę tutaj, bo dzisiaj otwieram kilka paczek. Będę chciał na pewno z tym ręcznikiem, z tym szczególnie, zrobić film. Zresztą może z każdym po trochę, Marcin. Prosiłeś mnie, żebym tego filmu nie emitował, żebym sobie porównał. Dlaczego nie? Kurde, no słuchaj. Jeżeli coś jest dobre, a wiesz, że masz coś dobrego, no to jakość broni się sama. I tutaj nie da się ukryć, słuchaj, że jakość ręczników Zerdy, czy mikrofilm jest... No ponadprzeciętna, no nie oszukujmy się. To, co jest na polskim rynku, to wszystko grubo odstaje, no. Jedyne, co to, naprawdę, FX, moim zdaniem, naprawdę jakościowo fibry, co do ceny, no mistrzostwo. To mi się podoba, to jest super. Te pady, to jest FX, ale też wrzucę. Sztywniejsza jest zdecydowanie. Tu też jest jakość, kurde. To do past, ale to będzie leżeć. Już się nie mogę doczekać, jak będę nimi pracował. Tu co to mamy? I tam coś jeszcze jest. O, jakaś biała. Kurde. Innowacyjne coś tam. Klimaty. Mały do osuszania. Mam Chińczyka, no ale Chińczyk przy tym to leży. Znaczy mam Chińczyka, wisi gdzieś tu, nie wisi. Mam Chińczyka tłustego takiego. O, ale tu fajnie. Dobrze, taki mały też jest naprawdę. Możecie się śmiać albo i nie. Jeżeli chodzi o małe ręczniki, no rewela, one są naprawdę niezbędne. Finałowe takie właśnie, widzisz mojego brudasa, finałowe osuszanie, gdzie ja podchodzę ze sprężonym powietrzem, potrzebny jest taki ręcznik. No jakość jest, no co, no przecież nie powiem ci, że jest słabo, jest grubo, oprzycie, tutaj się nie ma do czego doczepić oczywiście. Kolejny, tych chyba nie miałem. O, panie. O, kawał ręcznika. I to dwustronny. Kurde. No tutaj to już jest kosmos. O, dlaczego takie długie? Co tu się wydarzyło? No tak ma być widocznie. Tak Zerda przewidział, miejmy nadzieję. No chyba nie, bo tutaj jest obcięte. No tutaj zostawiam to, no bo... No co no? Albo przytnę później, no nieważne. No, zobaczymy ile to będzie chłonąć. Ale tutaj jest kawał ręcznika, to już widzę, że będzie fantastycznie. Kawał ręcznika, naprawdę. Zajebiście. Zrobię z tym filmy, oczywiście, że zrobię. Zrobię takie krótkie wstawki, pobawię się nimi. Wszystkie stare ręczniki będę, bo dużo ręczników nowych teraz mi doszło. Będę testował. Na ile wystarczy mi czasu, nie wiem. O, a tu taki kurczę. O, żeż, patrz. Też fajnie. Pomarańczowy, z tym, że jednostronny. Podobny do Detarner, tak. Z tym, że no tutaj bardziej miękko. Co mi się podoba w Zerdzie, słuchaj. Te ręczniki są lekkie. One wyglądają na takie, które... Sorry, szmata, że tu nie ma mięsa. A chłoną skurczybyki niesamowicie. I to jest właśnie zaleta Zerdy, że... On nawet jak zaciągnie wodę, on jest w dalszym ciągu leciutki, wyzymasz i jedziesz dalej. Tak, tu trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o osuszanie, no Zerda, znaczy mam Chińczyka, mam Workstaffa, no i tutaj jakość pracy Zerda zdecydowanie bryluje. Tak, Marcin, dobrze mówię, dobrze. No jest jak jest, no co, no nie oszukujmy się, kurczę, no. Może nie są to najtańsze mikrofibry. O, ha, 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 ha. Taki scrap pad, kurczę, ręka, o, ależ to będzie, już czuję tutaj jakość, ależ to będzie zbierać. Przetestujemy, oczywiście, przetestujemy, nie wiem jaka cena, no tutaj już obszycie jest, no tutaj tego nie wymagajmy, no, takie sztuczne, kurczę, ale to jest rękawica, która ma robić robotę. Pod sufiteczka. Fajnie, bo jest długi ten włos, taki sztywny. To mi się podoba. Nie lubię tych padów, które są takie jakby zbite i szorstkie. Tutaj ten włos będzie fajnie się układał. No zobaczymy. Sprawdzimy to. To chowam do... Sprawdzimy. Super, 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 super! No.
To na pewno przyspiesza robotę, to nie ma tematu. Szkoda, że białe, a może z jednej strony to i dobrze. No i ostatnie, o tutaj mamy ze specjalnym splotem, pewnie do powłok, tudzież innych elementów. Marcin na pewno zastosowanie tej mikrofibry ma. Tak, powiedzmy, że do powłok... Kurde, no jest jakość. Wszystko mięciutkie, słuchaj tutaj... No tak, no to... Znaczy powiem tak, no, żeby nie było, Marcin, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o zerdę, rzeczywiście biorąc w rękę mikrofibry, czuć tu jakość, ta miękkość, że tutaj się nic nie jest przez przypadek. Cięcie, wszystko jest tutaj naprawdę perfekcyjnie. Oprócz tego jednego ręcznika, co tak zostawili taki ogonek, ale to jest drobiazg. Na szczęście jest to alkantarka, więc ircha, więc delikatny materiał. No tu też, no wszędzie jakość, słuchaj, no nie da się ukryć. No dobra, Marcin, miałem nie pokazywać filmu, ale no, słuchaj, no dobre rzeczy trzeba pokazywać, no nie ma tematu, kurczę. I jeszcze raz mówię i wspomnę, o tak może Marcin, że to, że z jednej fabryki to nie znaczy, że musi być identyczne. Bo jeżeli chodzi o FX-a, rzeczywiście też moim zdaniem, jeżeli chodzi o polski rynek, no to bryluje moim zdaniem, jeżeli chodzi o mikrofibry. Osobiście, nie patrząc na cenę, jakbym miał wybrać mikrofibry, no to wybrałbym zerdy. No tutaj to jest w ogóle, nie ma tematu. Tak samo ten do szyb, który wziąłem, no tam czuć, że ta miękkość tej mikrofibry i domywanie czuję, że też będzie fantastyczne, bo rzeczywiście te wypustki, one są takie znaczne, więc będzie to robić robotę, na pewno. Wszystko wyjdzie w praniu i nie da się ukryć, że zerda, jeżeli chodzi o mikrofibry, naprawdę bryluje. Dobra, dzięki Marcin za paczuszkę, pobawię się tym wszystkim, kiedyś wrzucę może taki, raczej albo po kolei takie krótkie wstaweczki, jak sobie bawię się z tymi ręcznikami, bo no, zasługują na to, bo naprawdę jakościowo są zajebiste. I wspomnę jeszcze raz, że jakość pracy i patrząc na mikrofibry, jej wagę chłoną znakomicie, naprawdę znakomicie. I nawet jak zaciągnie tej wody, to jest komfort. Cały czas mam ten komfort pracy, nie tak jak przy tym Chińczyku, który jak zaciągnie wody, to waży ze 3 kilo i na bocznych panelach to jest tragedia, naprawdę tragedia, ale chłonie mnóstwo wody. Tu z zerdą wiadomo, że no nie wciągnie może tyle co Chińczyk, ale wyzymasz. Chińczyka nawet ciężko jest wyzymać, jest tak tłusty. Tutaj wyzymasz i w dalszym ciągu pracujesz. Także osobiście jakbym miał wybrać, wybrałbym właśnie zerdę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Fajne, naprawdę zajebiste.